Wiele osób podczas osłabienia organizmu czy podczas przeziębienia wielokrotnie słyszało z ust mamy lub babci: przygotuję ci rosołek, ten, który cię wzmocni. I ja dzisiaj chciałabym wam przedstawić przepis na rosół, który odbuduje naszą odporność. Rosół z pieczonych warzyw i z pieczonego mięsa, który jest esencjonalny, bardzo aromatyczny i właśnie daje naszemu organizmowi wzmocnienie. Nazywam się Katarzyna Kosowska. Jestem dietetykiem klinicznym. Uwielbiam podróżować i gotować, odtwarzając potrawy poznane w czasie podróży. Bliska jest mi filozofia zawarta w chińskim przysłowiu, które brzmi: to, czego nie wydasz na kucharza, wydasz później na lekarza. W swojej pracy zachęcam do wprowadzania zdrowych nawyków żywieniowych i mądrej suplementacji. Zapraszam Cię do mojej kuchni. Przedstawię w niej przepisy, które sama stosuję i potrawy, którymi karmię swoich bliskich. Jeżeli zaprezentowane przepisy przypadną Ci do gustu, to zostaw polubienie, komentarz i udostępnij to wideo. A jeśli masz pytania dotyczące dań lub suplementacji, napisz je w komentarzu. Chętnie na nie odpowiem. Każdy dom ma swój indywidualny przepis na rosół. Ja do mojego rosołu dzisiaj użyję mięsa wołowego, a konkretnie będzie to szponder z kością i tych podstawowych warzyw, które zazwyczaj do rosołu wrzucamy. Por, pietruszka, korzeń, marchewka, seler, seler naciowy, cebulę, którą wcześniej podpiekłam na ogniu, kawałek imbiru, czosnek i korzenne przyprawy. Mam tutaj ziele angielskie, kuleczki jałowca, pieprz, kolendrę i 4 czy 5 goździków, które nadadzą mojemu rosołowi taki wyjątkowy smak. Najpierw to wszystko upiekę. Jak widzicie, mam przygotowaną już blaszkę, którą za chwilę wstawię do piekarnika nagrzanego na 200 stopni i to wszystko będzie się piekło około 40 minut. Warzywa i mięso muszą być po prostu dobrze upieczone. Później wrzucę to wszystko do garnka, zaleję wodą, dodam jeszcze świeże zioła i na bardzo małym ogniu będę gotowała mój rosół około 4 godzin. Zabieramy się do pracy. Przepis na rosół jest prosty, ale czasochłonny. Jego smak w dużej mierze zależy od długości gotowania, jak również od jakości produktów, które do niego użyjemy. Świeże warzywa i dobrej jakości mięso dostarcza naszemu organizmowi wiele cennych składników potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania. Rosół oprócz tego, że wspiera naszą odporność, jeżeli jest gotowany na mięsie, dostarcza dawkę kolagenu. O jakości tego kolagenu i jego wpływie na zdrowie zdania są podzielone. Mnie kolagen jednoznacznie kojarzy się z kolwitą, a ona jest skuteczna i mam na to dowody. W tym odcinku nie będę mówiła o składnikach kolwity. Mówiłam o nich poprzednio w odcinku o króliku maltańskim. Powiem o czymś innym. O doświadczeniach z tym produktem. Moje pierwsze wykształcenie, jeżeli można tak powiedzieć, moje pierwsze studia, które skończyłam, to rehabilitacja ruchowa. Potem dopiero skończyłam podyplomowo zarządzanie jednostkami służby zdrowia i jako trzeci kierunek studiów wybrałam dietetykę kliniczną. Jako fizjoterapeutka pracowałam przez kilka lat z pacjentami i w tamtym czasie trafił do mnie pacjent, który był po operacji rekonstrukcji kolana. Rok wcześniej dość gwałtownie ten pacjent zakończył kontuzją swoją przygodę zawodnika siatkówki. Miał zerwane prawie wszystkie więzadła i zmiażdżoną łąkotkę. Był po bardzo poważnym zabiegu operacyjnym i na nowo zaczynał uczyć się chodzić. Doprowadziłam to kolano jako fizjoterapeutka do prawie pełnego zakresu ruchomości, ale po takiej kontuzji w tamtym czasie sporadycznie dawało się przywrócić funkcjonowanie kolana w 100%. Kolano nie było w pełni sprawne.
często dawało o sobie znać. Bolało, puchło. Ten pacjent później brał różnego rodzaju zabiegi, leczył dolegliwości bólowe bardzo drogimi terapiami. Teraz wątek romantyczny. Po kilku latach od tych zabiegów zostaliśmy z tym pacjentem parą. Ale nie o tym jest ten wątek. Ryszard trafił na kolwitę. I od tego momentu, gdy zaczął ją suplementować, dolegliwości, które mu doskwierały przez wiele lat, zaczęły ustępować. Kolano w tej chwili funkcjonuje nad wyraz dobrze, jak na taką kontuzję. W tej chwili nie ma dolegliwości bólowych, po wysiłku kolano nie puchnie, tak jak to miało miejsce wcześniej. Ryszard łazi po górach, włazi nawet tam, gdzie nie powinien. Skakał na bungee ze spadochronem, gra w siatkówkę, w tenisa, w squasha, czyli robi różne dziwne rzeczy, których wielu facetów w jego wieku już nie robi po prostu. Od momentu, gdy zauważył, że kolwita mu pomogła, a miało to miejsce już po 3 miesiącach od początku suplementacji, Ryszard nie brał żadnych innych preparatów na to swoje kolano, a kolwitę nieprzerwanie suplementuje od ponad 14 lat. Każdego dnia 2 kapsułki. I tyle. Ja wracam do gotowania. A w następnych odcinkach może opowiem Wam o tym, jak kolwita pomogła mnie. Warzywa mam już upieczone, wyciągnę je teraz z piekarnika i przełożę do garnka. Teraz wlewam do garnka zimną wodę. Wody powinno być tyle, żeby przykryła wszystkie warzywa, więc pójdę po jeszcze jeden dzbanek. I dorzucam do mojego rosołu świeże zioła. Mam tutaj liść laurowy, magi, pietruszkę, natkę pietruszki, odrobinę lubczyku i szałwię. Teraz włączę gaz pod garnkiem, doprowadzę rosół do wrzenia, zmniejszę ogień tak, żeby tylko delikatnie pykał, bo przez 4 godziny będzie rosół nabierał tych wszystkich aromatów z warzyw i z mięsa. Rosół solę dopiero na samym końcu, bo chcę, żeby warzywa oddały cały swój smak i aromat, a sól zamyka ten smak właśnie w warzywach. Więc solimy rosół dopiero na koniec gotowania. Minęły 4 godziny. Rosół jest gotowy, jest aromatyczny, ma piękny kolor i można go podawać. Rosół tradycyjnie można podać z makaronem, z różnym rodzajem tego makaronu. Niektórzy jedzą nawet z ziemniakami, także co komu jest smaczne. Natomiast dzisiaj ja podam rosół z bardzo cieniutko pokrojonymi warzywami, które pod wpływem temperatury rosołu nieco zmiękną. Bo mam tutaj marchewkę, pietruszkę i seler naciowy. Pokroiłam też kawałek wołowiny, którą wyłowiłam z rosołu. I to wszystko teraz zaleję właśnie tym moim gotowym rosołem. Zazwyczaj rosół przecedzam od razu po ugotowaniu. Natomiast dzisiaj chciałam Wam szybciutko pokazać, jak można go podać właśnie z warzywami. I do takiego rosołu na sam koniec dodaję jeszcze natkę pietruszki. Jak pamiętacie, nie soliłam rosołu podczas gotowania, więc zrobię to teraz. Nie solę go w garnku, ponieważ później wykorzystuję ten mój przecedzony rosół do ugotowania, do przygotowania różnych potraw, sosów, innych zup. Dlatego doprawiam to tylko na talerzu.
Rosół ten można wykorzystywać w przeróżny sposób. Można go też zamrozić, żeby mieć go pod ręką, jeżeli potrzebujemy szybkiego obiadu czy też kolacji w chwili, kiedy nie jesteśmy w stanie ugotować czegoś na bieżąco. I to jest moja propozycja rosołu na pieczonych warzywach i pieczonym mięsie. Zdrowa, smaczna i pożywna, wspierająca odporność.